Plagiat jest trochę jak zakazane ciastko w czasie diety. Niby nie wolno, bo szkodzimy sobie, ale wielu chciałoby zjeść. Część oczywiście zjada. Wystarczy spojrzeć na fora internetowe poświęcone pisaniu pracy. Zamiast porad odnajdziemy tam oferty portali, które sprzedają gotowe prace jako wzory. Lub oferty ludzi piszących pracę za pieniądze. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Problem ciemnej strony mocy istnieje nie tylko wśród studentów, ale także i wśród doktorów oraz profesorów. Co jakiś czas w forum akademickim ukazują się doniesienia, że praca habilitacyjna któregoś z profesorów była bezczelnym plagiatem. Dlaczego plagiat to kradzież? Kradzież polega na przywłaszczeniu sobie czyjejś rzeczy, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że gdy komuś coś ukradniemy, ten ktoś to traci. Jeśli ukradnę sąsiadowi końcówkę od konewki, to sąsiad nie będzie miał jak wziąć prysznica. Z tekstem jest inaczej. Człowiek, któremu kradnę tekst, nie traci go. Co więcej, ma możliwość udowodnić, że to jego tekst. W czym zatem problem? W oszustwie. Podaje tekst jako swój, choć jedynym wysiłkiem było jego przepisanie. Zwykle plagiatuje się prace dyplomowe lub prace, które mają dać awans naukowy. Podczas gdy inni ciężko pracują, część wybiera drogę na skróty, uzyskując nagrodę za nieuczciwość. To właśnie jest najgorsza rzecz, gdy myślimy o plagiacie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, w prawym górnym rogu pojawił się przycisk, który prowadzi do filmu poświęconego plagiatom. Co z systemami antyplagiatowymi? Systemy antyplagiatowe stały się ostatnio największym bodźcem do rozwoju kreatywności studentów i niektórych naukowców. Pojawiły się odkrycia takie jak: wystarczy dać cudzysłów na początku i końcu pracy. Później zmienić jego kolor na biały i nikt się nie skapnie. Co ciekawe, takie tanie sztuczki mogły działać. Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa system antyplagiatowy, obejrzyj materiały Akademii Belfra. Znajdziesz je po prawej stronie, w białym polu. Dlaczego kupowanie prac to zagrożenie plagiatem? Powód jest bardzo prosty. Bardzo wiele prac sprzedawanych w internecie było już obronionych. Najwięksi spryciarze skanują niezdigitalizowane prace sprzed lat, modyfikują je i sprzedają jako oryginalne dzieła. Poza tym nie biorą oni odpowiedzialności za swój tekst, ponieważ to kupujący ma oznaczyć go swoim nazwiskiem. Oficjalnie przesyłają tylko przykład, jak może wyglądać praca. Skoro nie ma odpowiedzialności, dlaczego nie iść na skróty? Postanowiłem kiedyś spróbować kupić pracę. Zobaczcie, jak to wyglądało. Odnośnik w prawym górnym rogu. Mam nadzieję, że film był ok. Jeśli tak, poproszę o łapkę w górę. Nie wahajcie się komentować, nawet jeśli macie jakieś krytyczne uwagi. Zajrzyjcie też na studia.pl. Polecajcie i subskrybujcie mój kanał, jeśli uważacie, że jest pożyteczny.